Spotykamy się dzisiaj w szczególnym dniu, Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 marca. Ja się bardzo cieszę, że jest nas tyle osób. Cieszę się, że po prostu możemy razem wspólnie obchodzić święto, oddać szacunek tym, którzy nie mogą się pogodzić z rzeczywistością, szarą, smutną, komunistyczną rzeczywistością. Bez rozkazu, bo nikt im nie rozkazał, uciekli do lasu, chowali się, aby walczyć o wolność, aby się nie dać zeszmacić. Prawda o żołnierzach wyklętych jest bardzo ciężka i bardzo trudna. Nie da się jej nawet przypudrować czasami, bo głównym motywem żołnierzy wyklętych był sam człowiek, a życie jest różne. Oni zostali sami, walczyli przeciw reżimowi komunistycznemu, tak jak powiedziałem, przeciw rzeczywistościom, bo nie o taką Polskę walczyli. A pozostawieni zostali też sami, bo przecież strach w narodzie też był, bo każdy, który im pomagał, tak oni też byli w zasadzie pewni, że idą praktycznie na śmierć, że nie mają szans. Ale ja myślę, że przedstawienie, które za chwilę będziemy mogli obejrzeć, przygotowane przez Zespół Szkół Woli Radłowskiej, odda to, co działo się, co oni czuli w tamtych latach. W 2018 roku, minionym roku, obchodziliśmy wspaniały jubileusz setnej rocznicy odzyskania niepodległości. I cały czas jesteśmy w tym okresie, gdzie naszym obowiązkiem i powinnością jako obecnie żyjących, to jest współczesne pokolenie, pamiętać o tych naszych bohaterach i patrząc tutaj na Radów, na władze samorządowe, na mieszkańców, na księdza proboszcza, jestem tutaj, można powiedzieć, spokojny, że w dalszym ciągu będziemy przekazywać tym właśnie najmłodszym, kolejnym pokoleniom w tej sztafecie pokoleń, że warto o Polskę walczyć i warto Polsce oddawać życie. Tadeusz Kryzia, Żołnierze Wyklęci. Chylę czoła przed wami, żołnierze wyklęci. Ojczyźnie tym jesteście, czym dla wiary święci. Słońcem, gwiazdą przewodnią i perłą narodu. Wy na sto zrzuciliście swe życie za młodu. Wy, awangarda, jak miny piechotne, jak mur, jak granit, nie piaski lotne. Szliście za głosem serca i na rozkaz duszy. Tej prawdy historia nigdy nie zakuszy. Choć zdrajcy cudzy obcych w bezsile i złości, jak dzicz wściekła gnębili i łamali kości. Mam was w pamięci, truchy pierwszego plutonu. Zatrążyliście kanał od Wołgi do Donu i z dna kanału w niebo poszły wasze dusze. Choć ta gorycz mnie dusi, lecz wspomnieć was muszę, bo ja wciąż jeszcze żywa, marzę, słucham, patrzę. Jak wam mam opowiedzieć, co ja tutaj znaczę? A znaczę, bo wszędzie jest to zaznaczone, żem obcym służyć nie chciał, w polską szedłem stronę. Odczułem to, gdy niepodległość już zaczęła świtać. Zamiast mi dziękować, współczuć i powitać, głowy na dół spuścili. Zamknęli oczy, uszy. Zewnętrznie się schębili. A co czują w duszy? Nie ma już obawy ani strachu. Tamte czasy już nie powrócą. Oj, oby, Wnusiu, oby. Zosiu, zobaczysz.
Wszystko się ułoży. Nic nie może być silniejsze od miłości. Walczymy o Polskę, o wolną Polskę. Walczymy w słusznej sprawie. Zosiu, przecież wiesz. Pragnę, aby nasze dzieci wychowywały się bez obaw, lęku i strachu. Pragnę, aby dorastały w wolnej ojczyźnie. Och, Janku. Wiara, ufność, nadzieja to przepiękne rzeczy. Nawet błazen, filozof, mędrzec nie zaprzeczy. Wszyscy żyjemy wiarą, choć nie wszyscy znają, na czym upływa żywot. Czy popłyniemy w szczęściu, czy nas goni trwoga? Wszyscy wznosimy modły do jednego Boga, gdyż On wszędzie panuje, w każdym zakamarku, żywot tak ułożony, jak koła w zegarku, który czas nam odmierza. Myśl, chęć to ułuda, a jeśli duszą wierzysz, wiara czyni cuda. Daj mi trochę łaski nieba, daj spokoju.